Piątkowy letni późny wieczór na Bielskim Rynku. Odbywa się tu kolejna prezentacja półfinałowa Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego. Chwytajcie, sprawy same nie załatwią się. Niech los jak rzeka dziś nie niesiecie. Rysiek, Sławek, Michał i Kuba. Gitara, bas, Michał Syjota. Perkusja i teksty, Kuba Syjota. Gitara solo, Rysiek Jaszkołus. I jeszcze wokalista Sławomir Łyczko. To skład zespołu Upheaval, który wystąpił na plenerowej scenie Podbeskidzkiego Przeglądu Muzycznego 14 sierpnia. Pytajcie, sprawy same nie załatwią się. Ten skład jest dość świeży. My z bratem już ile? 10? 10 lat. Około 10 lat gramy razem w różnych, składach. My od 2 lat razem próbujemy i tak po prostu zażarło, że jesteśmy, gramy, jakoś to wychodzi. Te teksty dość, można by powiedzieć, negatywne są. Częściej o złych rzeczach, które nas otaczają. Też o dobrych, tak jak w piosence Chwytaj Dzień. Ale jakoś tak, trudno się przyznać do tego, ale troszkę bardziej negatywnie. Negatywne, ale żeby to negatywne odrzucić. Oczywiście, żeby przestrzec ludzi przed tym, żeby jakoś ten świat wyglądał lepiej. Bardziej nam się bardziej gramy o tym, co nam się nie podoba. Chcemy zwrócić uwagę ludzi właśnie na te rzeczy, na co dzień być może niezauważalne. Ktoś może o tym nie myśli, może myśli, ale skrycie, my śpiewamy o tym głośno. Każdy wciąż spieszy się, to się męskie, może naje się. Goniąc czas, chciałbym zwolnić, ale nie wiesz, jak to zrobić masz. Goniąc czas. Jakie są wasze muzyczne światy? Gdzie są wasze korzenie? Bardzo szerokie. Praktycznie dzięki chłopakom poznałem taką ostrzejszą muzykę, której może mniej słuchałem, ale dzięki im do tego świata jakoś tam wszedłem. Od jazzu poprzez blues, progresywny rock, może chyba najbardziej progresywny rock. Mój świat muzyczny nie jest aż tak bogaty, troszeczkę gdzieś tam grałem na gitarze basowej, jakieś wesela tak się zaczynało, jakaś orkiestra dęta. Potem chór Domu Kultury w Kozach, który chłopaki też prowadzą, tam śpiewają. Mówią, fajnie śpiewasz, może byś w naszej kapeli zaczął śpiewać. Tak się zaczęło. No i wylądowałem tutaj w Bielsku na dużej scenie. Nie wiem, co się dzieje, ale podoba mi się. My z bratem razem zawsześmy słuchali podobnej muzyki. Zaczęło się od punka. Od polskiego punka. Się zaczęło. Potem jakieś Deep Purple, Megadeth, Guns N' Roses. Dream Theater, troszkę takich progresywnych wpływów. Na początku śpiewaliśmy po angielsku, ale jednak Polacy nie gęsi i lepiej to wychodzi po polsku. Dlatego troszkę potłumaczyliśmy teksty na polski i teraz jest to po naszemu. Upheaval oznacza wstrząs, taki wstrząs psychiczny. To była pierwsza nazwa, którą wymyśliliśmy 10 lat temu i tak zostało. Oczywiście teraz musimy troszeczkę przysiąść nad nowym materiałem, żeby te koncerty troszkę urozmaicić. Przynajmniej 10 nowych, taki jest plan. To następne 10 lat. Musimy to łączyć z pracą przede wszystkim, dlatego tak to wszystko długo trwa. A popularność to przede wszystkim fani, ludzie, czyli trzeba się pokazać najpierw, żeby,
mieć odzwierciedlenie tego, co się gra. Do